Obecnie borykamy się z problemami dostępności podzespołów komputerowych. Sytuacja związana ze wzrostem zainteresowania kryptowalutami spowodowała, że praktycznie wykupiono wszystkie karty graficzne. Ta sytuacja jest bardzo niekorzystna dla konsumentów, ponieważ to, co zostało na rynku, absurdalnie podrożało. Pomimo tej niekorzystnej sytuacji, postanowiliśmy sprostać temu zadaniu i przygotować dla Was zestawy komputerowe. Ponadto w dzisiejszym materiale ekstremalnie szokująca rewelacja odnośnie pobicia rekordu świata w podkręcaniu obrotów wentylatora przez uznanego, znanego polskiego overclockera Zbycha, znanego jako ZibiTop Cooler Buster. Od ostatnich materiałów z cyklu polecanych komputerów bardzo dużo się zmieniło ze względu na braki kart graficznych. Mocno główkowaliśmy, co będzie dla Was najlepszym wyborem na ten moment i stwierdzamy, że zestawienie zaczniemy od kwoty wynoszącej nieco ponad 2000. Będzie to sprzęt może nie dla wyczynowego gracza, ale będzie to świetna podstawa pod dalszą rozbudowę i jednocześnie pozwalająca na ogranie większości gier multiplayerowych. Sercem komputera będzie najtańszy Intel Core i3 10. generacji. Ale nie dajcie się zwieść pozorom. Procesor ten umożliwi Wam płynną rozgrywkę we wszystkie tytuły, jakie są obecnie dostępne. Wspierany on jest przez duet pamięci RAM i RDMX od Goodrama. Świetne pamiątki z taktowaniem 3000 MHz. Jednak w tym zestawie będą działać z częstotliwością 2666 MHz. Tak więc nie zapomnijcie załączyć w BIOSie profilu XMP. Jeżeli tego nie zrobicie, stracicie na starcie około 30% wydajności waszego procesora. Karta graficzna to absolutne minimum w postaci GeForce GT 1030. Jest on trochę mocniejszy od zintegrowanych układów graficznych i specjalnie dobraliśmy procesor bez zintegrowanej karty oraz zewnętrzny układ graficzny, dlatego że jak już sytuacja na rynku kart się unormuje, to będziecie mogli sprzedać obecną kartę i kupić sobie coś dużo mocniejszego. Na przechowywanie danych proponujemy jeden z najtańszych dysków NVMe, czyli 500-gigowy Lexar NM610. Najtańsze w tym wypadku wcale nie znaczy gorsze. Dysk oferuje nam czerpanie zysków z najnowszych standardów, w miarę równą specyfikację, a zarazem bardzo niską cenę. Zdecydowaliśmy się, że rozsądnym minimum będzie 500-gigowy dysk. Przy odpowiednim zarządzaniu miejscem na dysku powinien Wam on wystarczyć na podstawowe programy i kilka gier. Jak coś, zawsze możecie trzymać awaryjnie pendrive'a. Powiedzmy 8 giga. Całość zamontujemy na płycie MSI B460M Pro. Moglibyśmy powiedzieć kilka zdań o tej płycie, ale dopisek Pro chyba mówi sam za siebie. A tak na poważnie, to ta płyta to podstawowy model, do którego w przyszłości będziecie mogli założyć mocniejsze procesory. Tym razem może bez Pro, ale za to z ogromnym rozmachem, czyli zasilacz od jednej z najlepszych firm, SIA Sonic, a dokładnie model A12600W. W większości polecanych zestawów znajdziecie zasilacze Silentium PC. Jednak nie mają one podjazdu do SIA Sonica, który nawet w wersji budżetowej oszczędza z wielką rozwagą, zachowując najwyższe standardy w tym przedziale cenowym. 600W pozwoli Wam na zastosowanie szerokiej gamy układów graficznych. Jedynie przy tych z najwyższej półki może się delikatnie męczyć. Całość zamkniemy w bardzo popularnej obudowie Silentium PC, czyli model Signum SG1TG. Zapewnia wszystkie wymagane parametry, takie jak cyrkulacja powietrza, ułożenie kabli oraz wytłumienie i w miarę prostą konserwację. Kolejny zestaw, w zależności od wariantu graficznego, to kwota poniżej 3000 zł lub około 3500 zł. Jest to konstrukcja, która pozwoli Wam co prawda odpalić wszystkie tytuły, brutalna rzeczywistość zmusi Was jednak do kompromisów w ustawieniach graficznych. Względem poprzedniego zestawu zastosujemy mocniejszy procesor, czyli Intel Core i5 10. generacji, osadzony na płycie z dużo lepszymi możliwościami, czyli ASRock Z490M, również w wersji Pro. I to z dopiskiem 4. Płytę tą wybraliśmy ze względu na możliwości podkręcania pamięci, a w przyszłości po osadzeniu procesora z odblokowanym mnożnikiem, również jego OC. Obecnie zegar procesora zaczyna schodzić na drugi plan. Dużo większe korzyści niesie ze sobą podniesienie taktowania pamięci RAM. W tym wypadku postawiliśmy na Patriot Viper, również 4. Jak widać, doskonale spasowane z płytą główną.
Jednak ich największym atutem jest wysoki zegar 3733 MHz przy niskim opóźnieniu CL17. Pamiętajcie, jak w poprzednim zestawie, o profilu XMP w BIOSie dla pamięci. To pozwoli nawet na wzrost wydajności procesora o 50% względem standardowego zegara pamięci na poziomie 2133 MHz. O tym, jak wygląda sytuacja z tymi ustawieniami, powiemy sobie na końcu tego materiału. Wracamy więc do bardzo trudnego zagadnienia, czyli karty graficzne. Tutaj mamy dla Was dwie propozycje i na obu najmniej stracicie. Pierwszy wariant, naszym zdaniem najbardziej rozsądny, to zakup używanego, pokoparkowego Radeona RX 470 Mining. Jeżeli zapytacie, dlaczego akurat tych kart górnicy nie kupują, to odpowiedź jest banalnie prosta. Jest nią niewystarczająca ilość pamięci VRAM, która jest niezbędna do skutecznego kopania kryptowalut. Nasza korzyść polega na tym, że możemy mieć tanią grafikę, na której jeszcze idzie pograć. Jeżeli obawiacie się, że karta szybko się Wam zepsuje, to szukajcie ofert z półroczną gwarancją. Albo zdecydujcie się na drugi wariant, którym jest koszmarnie drogi GTX 1650 4GB GDDR6. Pomimo absurdalnej ceny jest ona jedynie 450 zł wyższa od normalnej ceny, gdzie za wyższe modele przepłacamy od 1000 zł do nawet 6000 zł. Dlatego obie karty są na przeczekanie, a gdy sytuacja się unormuje, stracimy na nich najmniej. Reszta podzespołów pozostaje bez zmian. Trzeci zestaw celuje w maksymalną wydajność procesora na ten moment. Chodzi nam o Intel Core i5 10600KF, czyli wersję z odblokowanym mnożnikiem, co pozwoli nam na maksymalne wykorzystanie parametrów procesora na ten moment. Wydajność tego procesora po podkręceniu będzie ścisłą czołówką, jeśli chodzi o FPS-y w grach. Jednak pamiętajcie, że w przyszłości 12 wątków może być niewystarczające. Procesor po raz kolejny wspiera bardzo szybka pamięć, Patriot Viper 4 oraz tym razem mocniejszy o 100W zasilacz, gdyż w tym wypadku uzasadnione będzie montowanie topowych układów graficznych. OC jednak niesie ze sobą zwiększone wydzielanie ciepła, dlatego zastosujemy chłodzenie procesora Silentium PC Fera 3. Wspomagane tym razem w jeszcze bardziej rozbudowaną obudowę Signum, wyposażoną w aż 4 wentylatory. Jeżeli lubicie takie smaczki jak podświetlenie, to tutaj wszystko możecie ustawić według upodobań odnośnie kolorów, bądź też ich braku. Dysk taki jak poprzednio, ale zwiększamy pojemność do 1 TB, karty graficzne oraz płyta tak samo jak poprzednio. Zazwyczaj przy ostatnim zestawie mawiam, że to konstrukcja dla prawdziwych wyjadaczy, ale tym razem jest to również platforma na przeczekanie. Ale jak już włożycie w nią wymarzoną kartę, to będzie petarda. Główną zmianą w tym zestawie będzie procesor, czyli i9-10850K. Jest to absolutny top, jeżeli chodzi o wydajność w grach komputerowych. 10 rdzeni w zupełności powinno nam wystarczyć na ładnych kilka lat. Zmianie również uległy pamięci RAM. W przypadku tych pamięci zachęcamy do poszukiwania ich limitu przy OC. Naszym zdaniem nie ma sensu inwestować ogromnych pieniędzy w układy chłodzenia, gdyż zapewniają w połączeniu z dużo droższymi płytami głównymi uzyskanie dodatkowych 200-300 MHz, co niewiele zmieni w wydajności, a ogromnie zmieni ogólną cenę zestawu. Ostatnią zmianą jest zasilacz Adata Core Reactor 850W. Pozwoli on na optymalną pracę po OC oraz założenie najwydajniejszych topowych układów graficznych. Warto też wspomnieć, że nawet przy topowych kartach nie będzie on zbytnio nadwyrężony. Cała reszta pozostaje bez zmian względem poprzedniego zestawu. Obiecaliśmy Wam, że na końcu materiału powiemy, o co chodzi z tymi pamięciami. Generalnie montując zestaw bądź kupując gotowca, przeważnie pamięci działają na domyślnym taktowaniu dla DDR4, a wynosi ono 2133 MHz. Pozostawienie tej wartości bez zmian potrafi skutkować nawet spadkiem wydajności o 50%. Przez 50% rozumiemy spadek wydajności całego zestawu. Informacja ta jest wręcz druzgocąca, jednak nie zmienia to faktu, że większość komputerów trafia do odbiorców właśnie z takimi ustawieniami. Nadeszła pora na szokujące, a zarazem bardzo ciekawe, objawione fakty autentyczne. To moment, w którym musicie się upewnić, że jesteście sami w pokoju, bo to, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może wyjść poza nasze grono. Jeżeli ktoś się już tego dowie, i tak pewno Wam nie uwierzy. My standardowo wszystkiego się wyprzemy, więc najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart.
W zeszłym tygodniu odbyły się najpopularniejsze na świecie targi Arctic Race Twister, czyli największe wydarzenie na świecie poświęcone miłośnikom technologii chłodzenia oraz doskonale znanemu wszystkim cooler clockingowi. Jak co roku na targach, tradycyjnie odbyła się próba pobicia rekordu w podkręcaniu, czyli profesjonalny cooler clocking. Tutaj warto nadmienić, że od 2 lat nie udało się pobić rekordu Kobe'ego Ryana aż do teraz, a dokonał tego nasz rodak Zbyszek, znany jako Zibi Top Cooler Buster. Dokonał on niemożliwego, ponieważ udało mu się wzorowo wykonać sekwencję cooler clockingową, czyli wykonał Wand Rod Rutten, znaną jako VRR, a prawidłowe określenie tej techniki to VRHRU. Technika ta polega na wprowadzeniu chłodzenia na odpowiedni stan wirowania, aby zsynchronizować go z częstotliwością procesora. Ostatni rekord wynosił 120 Hz i wydawało się, że jego pobicie jest niemożliwe. Po czym przyszedł Zibi Top i pozamiatał, uzyskując 144 Hz. Jak twierdzi sam rekordzista, miał dużo szczęścia, ponieważ przypadkiem rozbił termometr i zabrudził rtęcią procesor, co okazało się przełomem na scenie CC. Jak tego dokonał? Komputer wymagał zamontowania specjalnego dyfuzora skierowanego na cooler, żeby umożliwić bezpośredni przepływ fal 5G. Na procesor nałożona została rtęć z termometru, która w połączeniu z promieniowaniem 5G powoduje synchroniczne wirowanie elektronów razem. Dzięki temu Zibi Top uzyskał fenomenalne rezultaty, synchronizując procesor z coolerem na częstotliwości 144 Hz, gdzie ruch elektronów umożliwił stabilną pracę z zegarem procesora na poziomie 5 GHz. Dzięki czemu procesor Intela uzyskał wynik porównywalny do Athlona 5500+. Także należą się szczere gratulacje dla Zibiego. To wszystko na dziś, moi mili. Także dajcie znać w komentarzu, czy planujecie teraz zakup komputera, czy jednak wolicie poczekać. Standardowo zapraszam Was na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. Standardowo widzimy się w przyszłą niedzielę punktualnie o godzinie 14:00. Także do zobaczenia, moi mili, w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć!